Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku speedrunowym 6-0 gramy. Gramy tłumaczymy ruchy. Zapraszam serdecznie. E4 posunięcie nastąpiło. E, może zagramy obronę, ale China w sumie nigdy nie graliśmy. Celem jest sprowokowanie przeciwnika do zagrania ruchu E5, żeby zaatakować skoczka. Ten skoczek wtedy ładuje się do centrum. E, ciekawy w sumie debiut. Ciekawa obrona, ale białe jak najbardziej nie muszą grać takiego posunięcia. No i widzimy. Przepraszam, przepraszam. Sorry, ale to już jest odruch. Hetman F3, no bzdura. Bzdura, bzdura, bzdur, bzdura, bzdura. Yy, no Hetman F3 jest bez sensu. Przeciwnik chce dać Szewczyka, no ale to, to jest bez sensu. To chyba nie muszę tłumaczyć już moim widzom. Są na tyle dobrzy w szachy, że yy, wiecie, że tutaj yy, skoczek już w pierwszym ruchu się zasłonił, To Hetman... Nie, no nie rozumiem w ogóle podejścia przeciwnika. Yy, wychodzi drugi skoczek. Yy, zobaczcie, no chcę zagrać na przykład tutaj. Goniec C4. Ja mogę zagrać już tu i zbić tego gońca i cieszyć się z pary gońców. I mogę to wykonać. Mogę też zagrać tak. Hetman będzie musiał zagrać na przykład tu lub na D1, bo tu pionek na C2 będzie atakowany i też będzie świetnie. Eee, coś u mnie z internetem nie tak? Nie, no chyba nie. Zagram tak mimo wszystko. Ten ruch na E5 byłby też świetny, ale zagram tu. Jeżeli hetman gdzieś mi tutaj wskoczy, to zagram po prostu ruch E5, przytrzymam skoczka i tyle. Nic prostszego, słuchajcie, to tak samo jakby zamiast skoczek C6 był ruch E5, e, i teraz bym e, posunięcie zagrał skoczkiem tutaj, tak, e, mając ruch E5. E, czekajcie, nie, mylę się w zeznaniach, bo, bo jedno tempo mniej by było. To nie, 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 to jest OK. Hetman właśnie zagrywa tutaj, zobaczcie, i gramy sobie ruch E5, broniąc tego skoczka. Grozi teraz na przykład zagranie skoczek bije E4. Przy dobrych wiatrach, jak pionek zagra, to tam jest fajna pułapka. Goniec B4, Hetman zbija, i tutaj. No, i pułapka wchodzi, moi drodzy. Zadanie dla was. Czarne zaczynają i wygrywają materiał. No i cóż, goniec na B4. Atakujemy Hetmana. No, i tutaj sprawa jest prosta. Zobaczcie, jakie to są ludzkie odruchy. Takie właśnie. i nie wiem w sumie, jak to nazwać. No, ludzie grają takimi czasami schematami, choć ten schemat nie jest. Y... ruszanie się Hetmanem nie jest schematem. Schematem szewczykowym, że tak powiem, ale ten ruch D3 był po to, żeby bronić pionka. Przeciwnik to chciał obronić, oczywiście. No a tutaj jest prosta pułapka. Bicie. Skoczek C2 i Hetman zlatuje. No, na poziomie 1500 takie proste rzeczy no trochę dziwne w sumie. Ale co zrobić? Eee, zobaczcie, co się stało. Goniec zagrał na g5 i teraz tak, mogę zbić tu, bicie i potem tutaj. No więc cóż, skorzystamy. Materiał za friko, Przycisk zaczął już szybciej grać. Skoczka mi tam zdejmie, jasne. D6, obronimy sobie, pionka. Goniec E6. Myślę, że wymiana jest jak najbardziej najlepsza tutaj. Skoczek zagra, to zbijemy. C6 roszada. Proste rzeczy. Dokładnie zbijamy. Goniec zbija. C6. Żeby tu już nie było taków. Chociaż można też zrobić roszadę. Znaczy tak, w tej pozycji myślę, że tłumaczyć dużo, dużo nie trzeba. Ruchy są względnie proste. Staramy się teraz wymieniać figury. Co się bardzo prosto udaje. Zobaczcie, przeciwnik jeszcze w tym pomaga. Możemy zrobić krótką roszadę, możemy nie robić roszady, możemy zrobić długą, obojętnie, nie wiem, jakieś G5, G4, i tyle. No, króle, dwa, ok. No, zobaczcie, przeciwnik już sam podstawia figurki, więc cóż ja mogę powiedzieć, Partia bez żadnej większej historii. Podstawki były. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika, mamy. No i jedziemy. Znowu E4. No to cóż, idziemy tą, tą, tą samą obroną. Obrona Alechina. Zobaczmy. To teraz jest ruch E5. Ok, no i skoczek na D5. Jest to też prowokacja do C4. Wtedy skoczek odchodzi sobie na B3, B6. I chodzi o to, żeby tutaj przeciwnikowi te pionki podważyć w fajny sposób. Bo on wysunie te pionki bardzo wysoko, a my je będziemy już podważać. My chcemy takiej wymiany. Potem odbijamy pionkiem z C, budując sobie centrum, jak najbardziej. Posunięcie D4 jest jak najbardziej możliwe. Wtedy można zagrać tutaj. Dobra, jest ruch koniec C4. No i skoczek B6. Bicie tutaj chyba nie obowiązuje. Król zbija i ucieka sobie tu. Tu się nic nie dzieje. Bo y, za prosto by było, żeby tutaj białe mogły tak łatwo nas zaatakować. No i w tej sytuacji konkretnej myślę, że ruch D5 jest bardzo ciekawy. Mi się ten ruch bardzo podoba. Blokujemy tego końca w tym momencie. Bo jakby koniec stał na E2. Znaczy D5 też można by było pewnie zagrać, ale mimo wszystko w tym układzie mi się to jeszcze bardziej podoba i gramy goniec G4. Problem z gońcem białopolowym został bardzo łatwo rozwiązany. Zwróćcie uwagę, że pozycję mamy bardzo podobną do obrony Karokan, trochę w innym ustawieniu. Gramy szybko E6, pionka wzmocnić i żeby zagrać tutaj ruch C5. Jest H3, wybicie no jak najbardziej można uczynić, ale dlaczego by nie przytrzymać związania? Skoro goniec na B3 stoi tutaj, a nie na E2. No i w kolejnym ruch, kolejnych ruchach będę planował na pewno ruch C5, potem skoczka będę chciał wstawić na C6. Są różne też szkoły, oczywiście można zagrać tak najpierw, ale dlaczego by nie grać normalnie, w sensie rozwojowo, żeby tutaj nie dusić swoich figur, to staramy się oczywiście otwierać te centrum. No i będę to czynił, starał się będę to czynić. Skoczek tu bardziej obronił jasne. Ruch C5. Yy, można też oczywiście spróbować A5 z takim planem, ale on zagra na pewno C3, więc A5 nie miałoby za, że, za bardzo sensu. Lepiej od razu zaatakować centrum, nie tracić czasu. Po wybiciu rzeczy na Goniec wstępem wybija i będzie miał tutaj opcję król do zrobienia roszady, ale też wyprowadzenie skoczka na C6. Będzie świetne. Naturalne, a zarazem bardzo silne. Zobaczcie, to jest lepsza wersja obrony francuskiej, bo zwykle w obronie francuskiej jeszcze mamy gońca, z którym są wieczne problemy. No a tutaj już tych problemów nie ma. Skoczek C6, pozycja Miodzio, słuchajcie. Miodzio, ten skoczek z B6, tak w sumie to nie wiem, tak już patrząc pod kątem arcymistrzowskim, czy ten skoczek się tu przydaje, ale myślę, że tak, bo on może sobie tam wejść czasem na C4, bo tak się zastanawiam, czy on na G8 by nie stał lepiej i tutaj, ale chyba nie ma to jakiegoś Ogromnego znaczenia w tej konkretnej sytuacji. Według mojej oceny, pozycja czarnych jest bardzo ładna. O, zobaczcie, goniec zagrał na A4, przecież podskoczka. To aż się prosi, żeby to wymienić i wszyscy są zadowoleni. Super. No dobrze, po takich wyczynach myślę, że. Trzeba będzie zagrać coś w tym stylu, że jak go nie C7, ale stracimy tempo z drugiej strony. Może nie do końca, może go nie C7. Jak, jak tu zbije, to odbijemy. To będzie taka mała strata tempa, ale sobie możemy wrócić z powrotem. Tu naciskać na pionka, zrobić roszadę i tyle. Potem wieża C8, A6, B5. Takie plany można na pewno też stosować. Proste rzeczy, skuteczne. Myślę, że nie ma co się tutaj. Rozczulać mocno nad jakimiś super wymyślonymi przez nas ruchami, trzeba grać swoje. Znaczy, nie mówię, że schematycznie, ale schemat może się trochę kojarzyć z czymś negatywnym, tak mi się wydaje, ale wszak nie do końca tak jest. Pewne schematy, słuchajcie, trzeba zaakceptować i się z nimi zaprzyjaźnić, bo wtedy jesteśmy obeznani w danej pozycji i wiemy po prostu, jak reagować. I to, że ktoś się też tego nauczy, no to dobrze. To nie jest tak, że te schematy leczą, lecą, słuchajcie, do, nie wiem, powiedzmy 40 ruchu, 40. ruchu, absolutnie nie, to tak, tak to nie działa. Teraz tak, to się tam szybciej, słuchajcie, rozwija. Teraz bardzo poważnie się zastanawiam, czy nie zbić gońcem, hetman B6, jedyna obrona tego pionka to będzie przez skoczek B3. Goniec, wieża, to są forsowne ruchy, więc się dosyć łatwo liczy. Tutaj, on będzie musiał tu. Ja wtedy tu. On tu. Zablokuje mnie. I będzie problem. Dobra, więc tutaj, tutaj gońcem nie bijemy. E, taki ruch teraz się zastanawiam, ale też wieża C8. Wieża C8. Myślę, że prost, prostsze rozwiązanie. Bo jeżeli on zbije, to ja zbiję pionkiem. Goniec tutaj zawsze będzie tego pionka bronił. W następnym ruchu Roszada. Goniec białopolowy zostaje. Według mnie super sprawa. Zawsze w pewnych już pozycjach trzeba sobie zadać pytanie, co osiągnęły białe, a co osiągnęły czarne. No i w tym wypadku myślę, że białe za dużo nie osiągnęły, bo, bo goniec na przykład nie gra. Skoczek jakoś jeszcze nie jest wysunięty mocno. Dobra, tu jest próba mocnego ataku na gońca, więc teraz tak. Teraz ten ruch może mieć dużo sensu. Bo po tym ruchu gram od razu hetmanem i atakuję dwa pionki. Któregoś z nich wezmę. Wieża B1, goniec, wieża B2, coś tam tu. Ten ruch nie będzie zagrany. Dobra, teraz idziemy w konkret. Idziemy w konkret, więc bijemy. I teraz tak, hetman B6 I jeżeli zagra on tak, no to nawet hetmanem można wybić. tu Hetmana będziemy od razu atakować. A jak zagrać na przykład tak, to po prostu walnę tu. Pionek więcej. Dlaczego by z tego nie skorzystać? Na pewno można by było cofnąć gońca i też się cieszyć super grow, ale jak jest konkret? Liczymy najpierw w składzie te wybicie, czy ono się opłaca. Jeżeli tutaj fajnie się to opłaca, no to dobywamy pionka, to wchodzimy w ten temat po prostu, liczymy sobie wariant. Jedna z możliwości. A jeżeli się nie opłaca, no to sobie kolejną możliwość analizujemy, czyli nie wybicie, czyli na przykład jakieś zasłonięcie, odejście, osłonę, obronę. Dokładnie wleciał tu skoczek. No i proste zaproponowanie wymiany Hetmanów, co nastąpi, bo Hetman nie ma tutaj nigdzie ucieczki. No i dalsza analiza yy, też ma sens, tylko chodzi mi o to, że ja do tego momentu policzyłem i od nowa mam pozycję, którą muszę sobie analizować. I w tej sytuacji szukam zagrożeń. Zagrożenie może być taki ruch, ale wtedy mam taki ruch. No wtedy mi zwiąże. Nie mogę być gońca, ale mogę zagrać, yy, no właśnie, co mogę zagrać? A właśnie, obronić pewnie trzeba będzie tego skoczka. Yy, zawsze po takim zagraniu, w razie czego mam taki ruch, na przykład z powrotem. Okej, okay, goniec na D2. Podoba mi się, znaczy podoba mi się dla czarnych, bo skoczę sobie tutaj i wydaje mi się, że wieże będą miały niezły paraliż figurowy. Zobaczcie, te figury świetnie sparaliżowały przeciwnika, ale też trzeba pamiętać o tym, czy ten skoczek będzie miał opcję wyjścia. No bo tutaj też może przeciwnik zagrać, poszukać jakiegoś tutaj jakby to powiedzieć, może nieszczęścia, ale poszukać jakiejś takiej Kąt gry. No, bo ja wiem. Do pełni szczęścia czarnym brakuje Roszady lub król D7. No właśnie, bo tutaj się będzie ten skoczek pchał w jedną albo w drugą stronę. Ale teraz y, tak myślę, że przeciwnik podstawił mi jakość, więc z tego też skorzystam. Ta wieża już nie ma ucieczki, więc jakość weźmiemy. Jak taki ruch to wybijemy, potem jakość. Można w sumie tego pianka obronić, nie dawać szans przeciwnikowi. Tak się też dzieje. Aha, tu wieża mogła zagrać jeszcze. Ruch trącony. Nie zauważyłem w sumie. Ok, e, no i teraz ten pionek. E, tutaj, tu, no dobra, tutaj. Tutaj. Aha, jak on zagra gońcem, tu to wtedy wybicie. No dobrze, tu się trzyma. Myślę, że król D7. Tu ruszada już nie jest potrzebna. Król sobie swobodnie tu wyfrunie. OK. No i trzeba to zrealizować. Widzę realizację w taki sposób. Wieża B8. Bronimy pionka. Wieża tędy. I króla podciągniemy na C7 lub na C8. I tutaj wieża. Tak, żeby pilnować. Zagrania A6. Myślę, że sprawa tu już jest prosta. Każdy z nas prawdopodobnie dałby radę już zrealizować tę przewagę. Wypracowaną. Myślę, że w sposób w miarę prosty. No dobrze, zagrajmy tak. Od razu będę chciał tego pionka zbić. Możliwe, że taki będzie ruch, albo taki, to wtedy król C6. Jeżeli wieża tutaj, to druga wieża może wejść do akcji. Albo ruch B6 będzie możliwy. Bicie, bicie, i tutaj na związaniu będziemy bazować. Prawdopodobnie tak, a no właśnie, no to b6. To już sprawa jest banalna, bo jak bicie tutaj, to bicie tutaj, jak bicie tutaj, to bicie tutaj. I jak bicie tutaj, to bicie tam. Przeciwnik jakby się posłuchał. Ale to jest oczywiście, to wynika z, z taktyki, braku, braku dostrzeżenia taktyki. Odbijamy. Ok, lecimy dalej, tym razem białe, E4, C6. No dobrze, D4, mamy obronę Karokan, no i zagrajmy sobie wariant zamknięty. Bardzo go polecam, również dla osób, które lubią grać bardziej zamknięte schematy. Ruch C5, jedna z możliwości, która tutaj istnieje jak najbardziej, posunięcie w porządku. Jest to ruch dla mnie najmniej zbadany. Więc przeciwnik trafił trafił tutaj w, w moje nieprzygotowanie. Gram C4. Gram tutaj kompletnie na czujkę, co nie. E, zaatakujemy centrum. Mamy e, powiedzmy tempo więcej. Pionka wysuniętego. Niech będzie zaatakowanie centrum. Moim planem jest to, że jak on zagra tu, to ja przepycham pionka. Taki ruch też wygląda świetnie. E, spoko. No dobra, nawet bardzo dobrze ten ruch wygląda i teraz tak. Jak ja zbiję tu, to on tu. Ja tu. Tu. Tu, tam. Tutaj bijemy. Otwieram Hetmana. Idę na, idę na prostą grę. Skoczek jak zbije, to w sumie ja zbiję tym. I ze skampionka. Dlaczego nie? No i teraz cóż, przepchanie tutaj, no to skoczek f3, tam oczywiście może być szach. Najlepszym według mnie rozwiązaniem jest właśnie zagranie pionem d4. Skoczek df3, goniec zagra tu, goniec tu, może goniec f4 z twardą obroną, a jednak nie. Zobaczcie, Hetman zagrał tutaj, tyle że mocno się zastanawiam teraz, bo to zagram tak, on zbije. A, Hetman, D, tutaj bicie. Nie no, to fajnie wyrównuje w sumie. Dobra, zagramy tak. Po prostu goniec wyjdzie. On zbije tu pionka. Ja walnę tu. Ten pionek będzie do wzięcia. Ja będę bez pionka tańczył. To znaczy nie, bo jak on zbije, tu ja mogę zagrać tak i nie będę tańczył bez pionka. Ale chcę chyba zagrać tutaj. On zagra mi tu. Ja tu będę chciał chyba poświęcić pionka. Za cenę rozwoju. Czy to jest dobry pomysł, to w sumie nie wiem. Mm, to tak teraz. Stępem, stępem z przeciwnik pozwala zagrać skoczkiem, więc szybko wyprowadzam. Hetman potancił. W sumie muszę przyznać, że chyba pozycja czarnych nie jest taka zła. Nawet bym powiedział, że jest całkiem normalna. Tyle, że. No ładnie pokombinował. I tu widać logikę w grze przeciwnika na ten moment. Jak patrzę po jego pierwszych ruchach, to według mojej oceny jest bardzo sympatycznie z jego strony. No dobrze. Bo jeżeli on zbije tutaj, no to ja biję tu. On bije mi tam, to ja wtedy jeszcze mam taki ruch i tu mogę odbić. Cię fajnie komplikuje to wszystko. Komplikacje w szachach mają sens, a życie nie jest skomplikowane. Pewnie, że jest. Na szachownicy jest to samo. O, to tutaj to zły ruch, bardzo zły ruch. Bijemy. Ty mi bijesz tu, ja ci biję tu. I przeciwnik taktycznie nie ogarnął. Bo jak on mi bije skoczka, to ja bije gońca, zostaje z figurą więcej. Jak on ucieka gońcem, to ja uciekam skoczkiem i też ja zostaję z figurą więcej. Hmm, a jeszcze mu w ogóle mam taki świetny ruch. Dokładnie. I nie omieszkam go zagrać, bo jeżeli on zbije, ja bije, tu, bije tu. A jeżeli tak, to po prostu sobie wracam i nastąpi wymiana. Dalej mam figurę więcej. Nawet jeszcze jednego pionka. A spróbuję zagrać tak i dać mu zaraz mata. E, mogę też tędy próbować grać. O, proszę bardzo. Czy tu będzie mat. Nie, tu nie ma mata. Dobra, robię rozsiada. A skoczki się trzymają póki co. Dobra. Gramy tak, żeby goniec nie zagrał na C5. Ewentualnie z planem wieża C4, wieża A4. Chyba to się nawet uda. Bo jak zbijesz tutaj, to jest mat. No jest C4 Po C4 E5 Najbardziej normalny ruch Spróbujemy przeciwnika zaskoczyć ruchem F5 To jest też jak najbardziej normalne posunięcie Skoczek F6 G3 jasne Goniec na C5 tam będziemy celować U a to mnie zaskoczył. Dziwny ruch. No od razu na bandę skoczek wskakuje. Zagram tu. Jak on zagra tak, to ja, tak jakby miał tempo więcej. Bo on sobie zagrał gońca. Bo będzie mój ruch. No więc e, tak się zastanawiam nad tym biciem oczywiście. Ale to nie działa jeszcze za wcześnie. No dobra, trzeba grzecznie wrócić. Tu się nic nie dzieje. Tak, tak. Zrobiona roszada i wszyscy są zadowoleni. No i tutaj jest atak jasny. I teraz trzeba się zastanowić, czy zagrać tu, czy tu, czy może od razu e4 spróbować sprowokować. Lubię prowokować. No lubię, no co zrobić. No dobra, jak lubię to zagramy. Znaczy po wybiciu pioneczek oczywiście, bo otwiera się wieża. Potem skoczek c6. Jak tu wymiana? A nie, bo on zagrał inaczej. O, ciekawe. No i tak, jak zagram tu, on mi zbije. Ja tu, tu. Fajnie się komplikuje znowu. Ruch E3 jeszcze sobie tak w zanadrzu zerkam. A to tam chyba nic nie da. Dobra, jemnogram D5. Chociaż nie, tam ruch B5 był też bardzo ciekawy. Mmm, już za szybko. Teraz, jakbym. o teraz, bym B5 zagrał, on by zbił. Ja D5 w mocnym centrum. No ale mamy co mamy. Okej, okay, teraz tak. Tutaj. Mhm. Jeszcze ten ruch wchodzi w grę. Też będzie chyba dobrze. Jest tak, tu, tu i tu. Tu on zagra coś takiego. Będzie się tutaj wybraniał dobrze. Czy nie, bo tu zagra. Tu będzie musiał, a tu będzie tak stało. No dobra. Spróbujmy zamieszać w pozycji. Spróbujmy go trochę zdusić. I skoczek zagrywa tutaj. Znaczy, jeszcze jest ruch taki oczywiście, a to ja wtedy gram tu. I każda wymiana gońca tego białopolowego zaskoczka dla mnie będzie OK, nawet jak pękę oddam. To będzie dla mnie w porządku. Ha, inaczej. On może zagrać tu, ja muszę odbić, i on wtedy. Hetman B3. Aj, tego nie zauważyłem. Chodzi o wymianę Hetmanów, że on to zrobi. Dobra, na razie jest pianek mniej. Hetman B3. Tutaj, ty mi zbijesz tu. Ja święce idę tam. No dobra, ale tak nie poszło. Czyli scwanił się gość. Yy, znaczy stwanił. No dobrze, raczej zagrał. Wyprowadźmy ostatnią figurę do gry. Prawie ostatnią. <śmiech> <śmiech> Sorry. I tutaj zagram od razu królem. Tak, żeby nie było... Niespodzianek po tej diagonali, to trzeba wykonać. Myślę, że nie ma się tu nad czym długo zastanawiać. Bispionek mniej, ale świadomie oddany. No dobra, tu jest atak. Myślę, że tak, proste ruchy. Jak bicie, to bicie. A3 Osłabienie punktu G3 nastąpiło. Nie można tak zagrać. Ten ruch bardzo podoba, on jest naturalny. Dokładnie, król się tam wtrynił. Oj, chyba cofnę tu, potem zagram tak, bicie, bicie, i potem zagram tu. Ale plan matowy mam. Wracam z koczkiem. Słuchajcie, plan jest taki. Na przykład biały zagraje w godzinie D2, może tak być, albo jakieś A3, coś tam, nie? To my wtedy wskakujemy tu, on zbije, my zbijemy. Aha, plan nie działa. Aha, przecież mogę zbić tu najpierw. Zbijamy. I teraz tak, on zbija, idę tu, on zbija, pach, tak, on tu i tu i dajemy mata. Dzień dobry. Skoczek jest praktycznie nietykalny, bo jak król odejdzie, to i tak zbijamy tu. No i Hetman wchodzi. I to jest wygrana. Aż sobie jeszcze zobaczę. Zobaczę sobie na silniku tą w ogóle. Tę partię. Ok. I koniec. Robimy siatkę matową. No, tam wieża jeszcze może dziś odejść. Może. Wtedy tak. Król odchodzi i bijemy tutaj. I ta wieża wtedy wchodzi do gry i robi swoją robotę. Pionek F też zrobił swoją robotę. Dokładnie tak się dzieje, jak mówiliśmy. I strzałka. No i ten pionek podważa wieżę. I tutaj już dajemy radę. Mata jeszcze może nie być, bo tam skoczek może zagrać, ale odbijemy już materiał na tyle, że będziemy mieli przewagę, że będzie super. Znaczy to i tak, no tutaj wiecie, no. Tam goniec wchodzi, to już zdajemy sobie sprawę, że tutaj jest świetnie. No i teraz przeciwnik myśli, myśli teraz przeciwnik w sytuacji, gdy już jest rozmiatane, y, no a myśleć trzeba przed takimi zdarzeniami. Tak, ja wiem, że to się mi łatwo mówi, ja sam w te pułapki wpadałem, że y, myślałem dopiero wtedy, gdy już była przegrana. Każdy, kto, każdy to musi przejść, szachista, każdy pewnie z nas to przechodzi, to jest normalne, kwestia tylko wyuczenia się tego, żeby tak nie robić, no i tyle. Ok, wleciał skoczek, tak jak mówiliśmy. Pionek. I tutaj niec H3 z groźbą, prawie mata. Figury wchodzą jak w masełko. I tutaj mamy mata na H1. Niespodziewany mat. Dobra, chętnie zobaczę początek partii. Niezbyt udany z mojej strony. Zobacz, zaraz zobaczymy. To jest wszystko normalnie. E4 jest ruchem już niedokładnym. Okej. Okay. No ale to z moim charakterze, tak? D5 w porządku. Bicie. No i tam trzeba było odbić. No ale jak to u mnie była zwykle, zamieszanie na szachownicy trzeba tworzyć. Tak, skoczek zbije na D5. No dobra. Skoczek wleciał. h 8, dopuszczalny, skoczek wrócił. No przewaga białych, tam mi plus 1 około. No. Tak, ok, Koniec, Nie, H3 już jest trochę złym. I silnik rozpatruje, GONIEC D6, słuchajcie. Pierwsza linia silnika, no jeszcze ktoś mnie tu oskarży o grę. E, GONIEC D6, tak. GONIEC G8 pokazuje. Silnik, nie rozumiem tego ruchu kompletnie. No a to silniki tam mają swoje. To jest taki ruch właśnie, już tutaj na ludzką pułapkę. Skoczek B5 trzeba było grać i tego gońca likwidować. Silnik to wie, człowiek nie wie. No i ten ruch jest błędny. Tak, tak. Tu już jest przewaga czarnych. Skoczek G4. No, mamy genialny ruch, słuchajcie. Bicie wjazd Hetmanem. Cyk. Koniec G3. Bierza F3. Tak, wszystko zgodnie z planem. Skoczek GF. Bicie. No, tutaj jak już Stockfish. Jak Stockfish. Po profesorsku. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że partie Wam się podobały i się czegoś nauczyliście razem ze mną. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.